Mój orki to jest 25. Masy jest 50. Radlinka to robi. Może weźmiemy ten strój z tymi oczkami na czapce. Co? Niech będzie. Niech będzie ten strój z oczkami na czapce. Ok, mam naszych klientów do uratowania. Tych, co prowadzą papas fryzerię. I uciekamy. Zobaczymy, czy uda nam się za pierwszym razem to pokonać. I za pierwszym razem przejść tą wodę. Najpierw przejdźmy wodę, potem pokonajmy go. Wiemy, w tej części to już nie jest takie łatwe pokonać. Radlej Madisha. No, drugi też nie jest łatwo. Zobaczymy, ile zaliczymy ili. Myślę, że jak najmniej. Podejrzewam, że jakiegoś tam chwilę możemy zaliczyć. Tak? Najlepiej jakby ich nie było wcale. A jak już mają być, to jak najmniej. No, trafił nas. Myślałem, że nas nie trafi. Trafił nas, ale mamy serduszko. Rozwal ten kraker, okej. Po co by się rozwalić, żeby no wszystkie krakersy były rozwalone. Dobrze, do mnie trzeba płynąć. Tych to nie mam jak załatwić. Przepłynięte. Okej, okay, serduszko mamy. No. Jak to wpadłem. Dobra. A, mam tutaj, no właśnie, kolejne serduszka. Przecież jeszcze, no dokładnie, checkpoint. Etap z wodą załatwiony ze stratą dwóch serduszek, ale za pierwszym razem. I zaraz pokonujemy naszego... przeciwnika, czyli rzodkiewka, żeby uratować naszych właścicieli, papas fryzer. Na razie idzie łatwo. Na razie idzie łatwo, po tym jak wiadomo się to może jakby no trudniejsze zrobić. Ok. Okej. Okej. To drugie życie będzie stracone. Już myślałem, że nie będzie, ale dobra. No. Dobra. Jednak nie miałem jak... No, okay. Jednak nie miałem jak rakiety już uniknąć, bo no we mnie wleciała. Może jej straciłem dwa serca, ale nie spodziewałem, że dwa serca, że jednym sercem nie da się tego wygrać, tak? Jak nas nic nie trafi, no to wygramy. Jednak no łatwe to faktycznie nie jest. Wygrać to z jednym serduszkiem. Jak na razie to jakoś idzie. Okej, okay, zajrzyło mi trafienie w rakietę. Jednak faktycznie jakiegoś killa zaliczyć.
Idziemy jeszcze raz. Idziemy jeszcze raz. Się nie poddajemy. On nie ma opcji, żeby po prostu czuć się wygrany. On musi przegrać. Nie wiem, może ma tą opcję, żeby się czuć wygrany. Taka. Ja cię teraz dobiję. Raczej ci dwa serduszka z łatwością. Gdzie tam spadłeś, że bez re... Skąd skąd skaczecie? Jest tam coś do góry? Skąd oni mogą skakać? Dobra. Teraz leci chyba 6 rakietek, nie? No. Znowu wpadłem w rakietę, nie wiem jak, ale wpadłem. No. Teraz za tę rakietę robiłem też w jakiś nietypowy sposób, ale ważne, że odbiłem. Teraz jest dowód na to, że bronie dystansowe tu mają zastosowanie. No i pokonuję przeciwników bez podchodzenia do nich. W tym poziomie chyba każdy klient jest odpowiedni do pokonania jego. Bo ja pamiętam, że każdym typem klienta pokonałem tego bossa. No. Tą rakietę zauważyłem, jak już w nią wskakiwałem. Jeszcze jedna próba. Znaczy, prób będzie tyle, aż go nie pokonamy, tak? Już w pierwszym sezonie to wiecie, kim pokonałem Radley Magisza. Nie? Ciebie wleciałem, dobra. No, znowu. Nie podskoczył mi, więc musiałem jakoś uniknąć rakiety. Lecą w dwie strony, więc chyba łatwiej jest, jak lecą w dwie strony, bo możemy jedną zrobić w tę stronę, drugą w drugą, więc mam więcej czasu na przygotowanie planu odbicia rakiety. No, myślałem, że znowu mi zaliczy damage od rakiety, ale tym razem nie zaliczył od rakiety, myślę, od rakiety, od jego. No, od rakiety, tak. Ok, mamy teraz do pokonania czwarte życie. Ok, jest 100 tych pokonanych. Radley. Radishów. Już myślałem, że stracę życie, bo tak. Tak w kącie byłem. Ale życie nie stracimy. Za. Chyba teraz Oreosy polecą. Dokładnie. Dokładnie i teraz tak. Rakietka. Okej. Gdzie są te? Na Oreoski. Ja ciebie nie będę pokonywał. Okej. No. Dobra, nie miałem gdzie uciec. Jednak trzeba było go pokonać. Nie miałem gdzie uciec, więc faktycznie trzeba było go pokonać. No.
nawet walczył z nimi później, tak. Nie chciałem go pokonać, żeby więcej mi się nie urodziło tych Sundaysów. Jak widać, za ciasno było. Miałem rakiety do góry, tu miałem rzutkiewkę, tu miałem Sundaysy, więc byłem zamknięty. Nie miałem jak uciec. I no, jedno serduszko jednak nie wystarczyło. Teraz powiem wam, że teraz będzie czwarta próba i wygrana. Tą próbę chyba... No, jak dla mnie powinien trafić w niego, dobra. Ta próba będzie wygrana. Ta próba będzie wygrana. Jedno życie stracone, więc teraz rzucę na z rakietkami. Teraz chyba łatwo jedzie. Jestem dostępny z naszych rzutkiewek. No, trafiłem wszystkie rakiety. To jest troszkę ładnie. No, jednak nie wszystkie. Jednak nie wszystkie. Wszystkie razy uniknięte. Jak na razie też nie zostaliśmy ani razu zamrożeni w tym podejściu. Okej. Jakoś ograno. Jak się podleci z dwoma serduszkami, teraz jestem, więc powinno być nieco łatwiej na piątym etapie, który się właśnie zaczyna. Od orosków. Kto robi, kto nie lubi orosów, to... To co? No to nic. Myślę, raczej wszyscy lubią orosy, tak? No, jak ty we mnie wleciałeś? Przecież ty powinieneś na ziemi stanąć, a nie mi na nogach. Powinieneś na ziemi stanąć, nie na nogach moich. Więc tak, teraz... Jak już... Właśnie, jak już go... O, właśnie. Tym razem udało mi się wyjść z tego bez karty wysokiego serduszka też. Znaczy mogło to przegrać, tak jak się udało nie przegrać. To był Warki 25 u was, u mnie Warki... Znaczy u mnie, 25 u was 50. Jest piąty, u was 50.
Penny i Alberto uratowani. Okej. I zaliczamy poziom 9. I to jeszcze nie koniec części 9, odcinka 9, tak. Karadlin podchodzi do walki z bossem po raz drugi, żeby wszyscy klienci mogli sobie przebiec. Potem jeszcze poczytamy sobie tutaj te wszystkie informacje, tak jak to czytałem od Papalui 2. I detektywka, Karadlin, detektywka pokona bossa. Zaliczyliśmy badża. Tak. Ale no... Jeszcze pokonanie Lejmadisza zrobimy jeszcze raz. Tylko dlatego, żeby klienci mogli sobie przebiec i żeby mieć dwa razy go pokonanego. I żeby też ten odcinek z 9 poziomu nie był za krótki. Ale zawsze jak grałem w Papalui 3, no to sobie zawsze przechodziłem tego Lejmadisza dwa razy. Tylko... Raz jakąś inną postacią, a drugi raz tą postacią, która ma badża. W tym wypadku, jak badż jest zrobiony, no to dwa razy Redley Madish poleci. Bo tamto pierwsze przejście to było po prostu kwestia odblokowania Papeluiego i Papeluiego Alberto i Penny. A to jest teraz kwestia robienia, miłaby kwestia robienia badża. A jak już jest zrobiony, no to jest kwestia robienia. Znaczy, po prostu do pokonania po raz drugi, tak? O, żeby wszyscy mogli sobie przypłynąć. Ale tak słabo to dawno mi nie szło w tym etapie, żeby dwa serduszka stracić. Nie pamiętam kiedyś, jak ostatnio słabo było. Oprócz tego przechodzenie po raz pierwszy to na pewno miałem. To jest tracenie serduszek co chwilę, jak po raz pierwszy przechodziłem. Ale od tamtego momentu nie pamiętam takiej sytuacji tak słabej, żeby mieć dwa serduszka stratowane. Nie rozwaliliśmy jednego trackersa tam po drodze, ale no już nie wiedziałem do niego co. Tutaj też jest trackers nierozwalony, po co mi go... No mógł ten właśnie go rozwalić, jak już nie wiedzieliśmy, że on rozwala. Ale no już tego nie stwierdzimy, czy ten cracker został rozwalony, czy nie. Albo został, albo nie został. Mamy serduszka odnowione, no nie na długo, bo jeden straciłem, więc hehehe. Tutaj nie mamy już porostu, wszystkie spadły. Okej, okay, no to mamy checkpoint i lecimy bić się z Radley Audition. Dlaczego Radlen? No to nie będę się powtarzał. Serce straciłem, bo musiałem unikać tych rakiet i trochę za szybko. Trochę za szybko grałem. Chciałem trochę życia na raz robić. Wiedziałem, że stracę życie. No to się skończyło, jak się skończyło, jak się wszystko na raz. Thank you.
zawsze zęba w nim robiłem jako ostatnio. A nawet chcę wnioskować po tym, jak zachodziłem w pierwszym podejściu, tak? To tam pokonanie posta po raz drugi robiłem, jak miałem odblokowanego ostatniego klienta i zrobiłem na ostatnim, przedostatnim bardzo, bo ten zawsze robiłem na końcu. No z wyjątkiem tego tutaj, kiedy wybrałem, że Radin ma być pierwsza, która pokona Maliszę, tak? I dobrze, że można sobie rakiety pokonywać tymi pluszakami, tak? Nie w ogóle naszymi broniami. Jakby nie dało się, no to trzeba było kombinować z skakiwaniem na rakiety, a wtedy to moglibyśmy raczej, że się znowu stracić, więc bardzo łatwo jest teraz, jak nie trzeba uważać na... czy nie trzeba pokonywać ich... tych rakiet skakując na nie. I jeszcze ani razu mnie nie zamroził. No. Niestety trafił nas. No jak skoczyłem w rakietę, wydawało mi się, że nie skakuje w rakietę, tylko... ją trafiam. Wydawało mi się, że nie wskoczyłem na rakietę, tylko ją trafiam. A nie trafiłem na rakietę, tylko trafiła rakieta nas. Nas rakieta trafiła, a nie my ją. Dobrze, no to bijemy się z tobą, kolego. Bijemy się z tobą, kolego. Chociaż nie jesteśmy kolegami, tak? Nic nie mówiłem, bo nie miałem co powiedzieć. No. I też liczyłem, że jak będę trochę cicho, no to może... nie potracę życia. A życie i tak straciłem, jak się odezwałem. Bywa i tak. Chyba nam odbiliśmy, to się trafiamy. O, niestety. Podoro osoblazłem. W ostatniej chwili zobaczyłem, że on na nas leci, ale już nie miałem czasu, żeby się wycofać. I jednak nas trafił z tego lodu. O, jakoś trafiłem w tę rakietę, która za nami leciała. Mając przy okazji, że typ przed sobą, nie? Łapa w górę, bo powinna lecieć. To takie faktowne trafienie. Parosy gdzie lecą? Na moją głowę? Tak. W sumie chyba piąty etap jest najłatwiejszy ze wszystkich. Oprócz tego, że są wszystkie przeszkody. Ponieważ on rzuca tutaj jedną rakietą. Może i są przeciwnicy, tak? Tu jest Sundays. Ale jedną rakietą rzucę. No, pierwszy etap też jest łatwy, tak? Bo tam też jedną rakietą rzucę. Uhuhu, byłoby słabo, jakby teraz mnie dotknął, bo byłem zamrożony. Dawaj. Okej. Trafiło Oreosa i jego przy okazji. Okej, to była ostatnia walka z Redley Mabishem. A
Jeszcze dwa mniejsze jest do obejrzenia. Druga część, trzecia część Barży oraz poziom X. Żeby wiedzieć, kto uwolnił tego klienta. Poziom X. To jest przed wami jeszcze. W tym odcineczku też sobie poczytamy informacje, jakie się uzbierały, czyli ile po trzecim niebu pokonaliśmy przez całą grę, łącznie z poziomem X, ile pokonałem przeciwników i wszystkie informacje o naszych klientach, które w tym mamy. Więc to jest seria koniec. No to Badits. Pina Colada Defeat 171. Coco Colada 143 pokonanych. Coco Colada 81. Banana Pants 346. Skew Banana 53. Ich to najmniej pokonaliśmy chyba. Gummy Onion 337. No bo ich to trzeba było pokonać pływającym. Sandysaurus 320 ich. Gam już czytaliśmy. Nutty Butter 207. Jamny MS 621. Tak jak w którymś tam odcinku mówiłem, że jak dla mnie to są takie gumy do rzucia. 621 ich pokonaliśmy. Mellow Man 740. Cherry Bombs eksplodowało 65. Cordial Bomb. Czekoladowe bomby eksplodowały 112 ich. Cherry Mine 12 ich eksplodowałem. Cheesecake Well 6 pokonałem tych. Za każdym wejściem do poziomu 5, nie? Z Warpiem. Paper Mint 130. Radish 139. Para Radish 258. 45 Mangobe, Gumel 39, Kiwi Ulper 5, 5 już tylko, Strobuzi 148, Pich Buzi 69, Brownie Pop Bob 263, Blondie Bob 66, Wildberry Derp 190, czyli te skoczące normalnie pływające Splash Berry Derp 10, takich pokonaliśmy tylko. Wildberry Derp 159, takich. Mówię, pokonaliśmy przecież, bo byliście i oglądaliście, tak. Dream Missile 66, eksplodowało. Pulse's K. Pulsaker się nazywają, 48 takich eksplodowało. Cremeo Boulder, 62 takie eksplodowały, nie eksplodowały, takich pokonałem. Choco Mint, czekoladowe takie te. Roślink, 91 takich pokonałem. Spearman, 96 takich pokonałem. Swizzler, te rurki, 46. Winter Onion, 73 te jeżdżące na nartach. Disco Plum, czyli tańczące śliwki, 184. Cookie do Man i rzucające kulkami bałwany, 133. Hookley Bat, 126. No, nie to perze, to tyle ich. Scuba Radish, dwa takie tylko pokonałem. Jak nie wiecie, w którym, to się dowiecie. Luau LePunch 6 razy tego i 2 razy Relay Madisha. I w takiej ilości pokonałem wszystkich przeciwników. To są nasze badże wszystkie, kolorowe. To jeszcze jest przed wami do obejrzenia oczywiście, nie? Okej, okay, no to teraz jeszcze wejdźmy sobie i poczytajmy o naszych klientach, tak jak mówiłem. Kapitan Cory nie ma skilla, ma flagę jako broń i First Game Papa z fryzeria i to jej stroje. Chuck, Pinapola Pistol, nie ma skilla i Papa Louie, to jest gra z której pochodzi. Yui,
stworzona przez Julię D. Nie ma skilla, ma crossbow i Papalui 3 to jest pierwsza gra, w której się pojawiła. Akari, Dash, Banana, Zuka i stroje Julii to są te, nie? Banana, Zuka, Papas Burgery po raz pierwszy się tam pojawiła w Papas Burgery. Papas Pizzery jeszcze jej nie było. Można wywnioskować. No to ona taka jest. Liza, Dash, Jump Roll, się nazywali, to jest jej broń. Takie stroje i na Papas Burgery tam się po raz pierwszy pojawiła. Pańczki Twój, Dash, Baseball Bat, Papas Hot Dogeria, First Game, Alberto, Dash, Soccer Balls, Papas Burgeria po raz pierwszy. Hank, nie ma skilla? Billy Club i Papas Pankankeria tam się pojawił po raz pierwszy. Willow, nie ma skilla? Skull Boomerang, czyli tego. Nie wiem co. Jej nietoperze, można powiedzieć. To są. No i to są jej stroje. I Papas Burger. Papas Hot Dogeria tam się pojawiła po raz pierwszy. Sasha, nie ma skilla? Cheddar McToy. I Papas Pizzeria po raz pierwszy się tam pojawiła. Robi. Climb. Anchor. Papaluje po raz pierwszy się pojawił. Johnny, Climb, Axe, Papas Pankankeria się tam po raz pierwszy pojawił. Radlin, Climb, Flash, Radishes i Papas Hotdogeria gdzie się pierwszy raz pojawiła. Penny, Climb, Blueberry, Shorter, Papaluje po raz pierwszy się tam pojawiła. Utah, Swim, Tiki Torch, Papas Fryzeria gdzieś po raz pierwszy pojawiła. Grimmy, Swim, Lobster, czyli Kraw i Papas Fryzeria gdzie się pojawiła po raz pierwszy. Nick, Swim, Kanoe, Padu, Papas Takomia gdzie się pojawił po raz pierwszy. Houdini, Glide, Balloon Whip, Papas Pankankeria gdzie się pojawił po raz pierwszy. Papa Louis, Glide, Pizza Padu, czyli jego desko. Oraz no Papa Louis, no to powiadam, że w każdej gierce się pojawiał, ale no pierwszy raz to w Papa Louis. Trishna, Glide, Scarf Whip, Papas Cube Carrier, gdzie się pojawiła po raz pierwszy. Trishna, Professor Fitz, Glide, Baker Bones, Papas Wingeria, gdzie się pojawił po raz pierwszy. Team, Jump, Dance Moves, to jest jego broń, czyli po prostu bije normalnie tańcząc. I Papa Louis First Game jego, gdzie się pojawił po raz pierwszy. Mam nadzieję, że to moje gadanie was nie zanudza. I Bye, Jump, Loopy Planets, czyli jego. I broń to samolociki. Papa Skryzeria po raz pierwszy się tam pojawiła. Scooter, Jump to jej skill. Skateboard, czyli deska, którą bije. I Papa Swingeria, gdzie się pojawiła po raz pierwszy. Vicky, Pound, Perfume Bombs, bije perfumami. I Papa Burgeria, gdzie się pojawiła po raz pierwszy. Kahuna, Pound, Surfboard, czyli bije deską do pływania. I Papa Fryzeria, gdzie się pojawił po raz pierwszy. Kingsley, Pound, mikrofonem bije. Mikrofon się nazywa jego broń oraz pierwsza gierka, gdzie się pojawił, to Papas Pizzeria. I na końcu Xolo, czyli Pound, X-Band to jest jego, X-Wind to jest jego broń, Papas Wingeria, gdzie się pojawił po raz pierwszy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem takim gadaniem, to przed wami trzecia część bardziej jeszcze i obejrzenie poziomu X, jak on tam wyglądał. Jeśli nie widzieliście innych części, to też możecie je nadrobić.